Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku, gdzie będę przypominać Wam niesamowitą seksbombę lat 80., która przysporzyła nam dużo uciech dzięki wielkim hitom, do których każdemu tupała nóżka, takich jak Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love czy Hiroshima. Oczywiście mam na myśli Sandrę. Co u niej słychać, jak potoczyło się jej życie, no i oczywiście jaka była jej droga do kariery? Wszystkiego dowiecie się w ciągu kilkunastu najbliższych minut. Zapraszam! Sandra urodziła się 18 maja 1962 roku. Jest niemiecką piosenkarką pop i eurodisco. Ojciec Sandry był Francuzem, a matka Niemką. Jednak sama mówiła, że bardziej czuje się Niemką i związana jest z krajem swojego urodzenia. Urodziłam się w Niemczech i dorastałam w Niemczech i tam też umrę. Mój ojciec jest Francuzem, spędziłam trochę czasu we Francji i naprawdę kocham Francuzów oraz ich mentalność, mówiła w 2013 roku. Jej rodzice byli sprzedawcami, ojciec prowadził sklep z winami, a mama sklep obuwniczy. Sandra jako mała dziewczynka ćwiczyła przez 10 lat balet. Ćwiczyła również grę na gitarze. Mając 12 lat wzięła udział w konkursie talentów, na którym zaproponowano jej nagranie singla. Został on wydany w 1978 roku. Stał się jednak porażką komercyjną i nie odniósł żadnego sukcesu. Sukcesem miała być przyszłość w trio, do którego dołączyła jako 16-latka. Arabesque, gdzie obejmowała główny wokal. To trio odniosło już całkiem niezły sukces. Największy w Japonii. Później artystka próbowała solowej kariery na tamtejszym rynku, ale niestety nie udało się. Jak widzicie, droga do sukcesu była tutaj dość skomplikowana i młoda Sandra musiała się podnosić wielokrotnie po tym, gdy wierzyła, że coś przyniesie jej niesamowity sukces, a niestety okazywało się klapą. Właśnie ten singiel, o którym Wam mówiłam, kiedy próbowała solowej kariery, został wydany w kilkuset tysiącach egzemplarzy, a sprzedało się go zaledwie 125 sztuk. Ale niestrudzona artystka wierzyła w siebie i w to, że kiedyś udaje się odnieść sukces. Wtedy poznała też producenta muzycznego, który później w jej życiu odegrał naprawdę ważną rolę. Ale wspólnie udało im się również osiągnąć pierwsze sukcesy. Para poznała się właśnie w Japonii. Niedługo później połączyli pracę z byciem parą. Michael Cretu, czy Michel Cretu, był wieloletnim współpracownikiem Sandry. Odpowiadał za jej największe przeboje, a także występy sceniczne. Zanim jeszcze związali się ze sobą zawodowo, był już bardzo ceniony w Niemczech. Jednak kiedy właśnie zaczęli ze sobą współpracować, z biegiem czasu między tą dwójką również zaczęło rodzić się uczucie. W końcu postanowili wyjechać z Niemiec i zamieszkali na Ibizie, w 500-letniej posiadłości wiejskiej rezydencji, gdzie mieli do dyspozycji m.in. własne studio nagrań. Wraz z nimi przeprowadzili się rodzice Sandry, którzy najpierw pod nieobecność tej pary pomagali im zajmować się posiadłością, a później również zajmowali się dziećmi. Jednak wcześniej oczywiście musiał być ślub, a ten odbył się 7 stycznia 1988 roku. Ceremonia również odbyła się na wyspie. Małżeństwo można uznać za udane, ponieważ przetrwali razem 20 lat i również owocami tego związku są bliźniaki Nikita i Sebastian. Rok 1988 był w ogóle bardzo przełomowy dla tej pary. Po pierwsze, artystka wydała jak na muzykę dyskotekową bardzo dojrzały i dobrze oceniany album Into a Sacred Land. Jednak kilka dni przed nakręceniem jednego z teledysków promujących ten album miejsce miał wypadek, który odbił piętno na tej parze. Samochód, w którym jechała z mężem, zderzył się z innymi pojazdami. Oboje uznali obrażeń. Mężczyzna miał obrażenia głowy i konieczne było założenie kilku szwów. Kobieta natomiast była mocno poturbowana i bardzo bolał ją kręgosłup. Na szczęście później okazało się, że to nic groźnego. Dzięki Bogu szczegółowe badania wykazały, że to tylko siniaki na plecach. Bóle ustąpiły bardzo szybko. Więc największą stratą tutaj był wart 25 tysięcy marek biały Mercedes pary, dlatego Sandra mówiła, że mieli niesamowite szczęście. Jednak jak się później okazało, konsekwencją była także trauma, ponieważ artystka przez wiele lat nie chciała jeździć samochodem, a kiedy już w końcu się na to zdecydowała, jeździła po wyspie maksymalnie z prędkością 50 km na godzinę. Bardzo się boję, żeby znowu nie wydarzyło się coś równie strasznego. Sandra wielką gwiazdą stała się za sprawą hitu Maria Magdalena. Utwór ukazał się na szczycie list przebojów w kilku krajach europejskich. Dużą popularnością cieszył się też w Brazylii. Do tej pory jest to chyba największy jej hit i wydawała
wiele jego wersji później, troszeczkę jak odgrzewany kotlet, ale sprzedawał się dobrze w latach 1993, 99 i 2006. Zresztą wszystkie swoje największe hity traktowała z podobną lubością i mieliśmy co kilka lat nowe wersje. Ale jeżeli nie pałacie miłością do całej jej twórczości, to polecam Wam składankę 18 Greatest Hits 1992 roku. Artystka po urodzeniu dzieci zrobiła sobie drobną przerwę na to, żeby poświęcić się rodzinie, ale później przez wiele lat walczyła o to, by odzyskać wielką popularność. Ponieważ odgrzewanie tych największych przebojów i coverowanie innych hitów działało raczej na krótką metę. Coraz rzadziej pojawiała się na scenie, a w 2006 roku, gdy wydała album Reflections, był on właściwie niepromowany. Wtedy też pojawiły się problemy w życiu prywatnym i pod koniec XXI wieku rozpadło się również małżeństwo, ze względu na różnice osobiste i zawodowe, tak oficjalnie mówiono. Dobrze, że nie różnice charakteru. W wywiadzie artystka tłumaczyła: nigdy go przy mnie nie było, zawsze był gdzieś daleko, w studiu, w podróży. Czułam się w naszej rezydencji na Ibizie bardzo, ale to bardzo samotna. Sukces, luksusy i miliony sprzedanych płyt są niewiele warte, gdy niemal co wieczór zasypiasz z dala od zapracowanego męża. Kilka lat temu byłam w tak złej kondycji, że zaczęło się to odbijać na moim zdrowiu. W końcu powiedziałam dość, ale jakoś tak daleko od siebie nie mogli się znaleźć, ponieważ mężczyzna zamieszkał zaledwie kilka domów dalej od swojej ex-żony. Artystka wtedy, jak to często się mówi, że praca jest lekiem na takie sercowe zawody, rzuciła się w wir pracy i występowała bardzo dużo, szczególnie we wschodniej Europie. Odwiedzała m.in. Rosję, Kazachstan, Ukrainę czy Litwę. Ułożyła sobie też życie prywatne i w 2010 roku została ponownie żoną. Wyszła za Olafa Mengesa, który był współtwórcą jej płyty Back to Life. Oczywiście ogłoszenie tej informacji pojawiło się w rosyjskiej telewizji. Ogłosiła, że wyszła na prostą, jej życie prywatne jest po prostu cudowne. Artystka mówiła, że mężczyzna dał jej coś, czego brakowało jej w poprzednim małżeństwie, a dokładnie obecność. Dopiero dziś mogę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwa. Olaf zawsze jest przy mnie, jeździ ze mną na koncerty, przebywa w studiu. Nawet jego biuro znajduje się obok mojego. Jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi, mówiła w 2012 roku. Ślub odbył się na na plaży w naprawdę romantycznej oprawie. A na plaży pojawiło się naprawdę dużo osób, między innymi jej przyjaciel Thomas Anders z Modern Talking, z którym artystka przyjaźni się od 25 lat. Z Thomasem jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, trzymamy się bardzo blisko, nasze relacje są unikatowe. No ale szczęście nie trwało za długo, chociaż brzmi to naprawdę sielankowo, bo jakiś czas temu para ogłosiła, że jest jednak w separacji, a artystka chyba nie radzi sobie z tym najlepiej, ponieważ mimo ogłoszenia tej informacji ciągle wrzucała do sieci ich wspólne zdjęcia, również te ze ślubu. W 2012 roku ukazała się płyta Stay in Touch, wyprodukowana w Niemczech, a także kolejne kompilacje w 2016 roku. No i wiecie, no trudno już jest wrócić do takiego sukcesu, jaki był w latach 80. I mimo, że pewnie łezka wokół się kręci, kiedy się o tym wspomina, to Sandra w ogóle się nie oburza na taki stan rzeczy i mówi, że oczywiście uwielbia każdy czas w swoim życiu, ale lata 80. będą zawsze dla niej wyjątkowe. Jak sama deklarowała w wywiadzie dla Onetu, nie jest jak inne gwiazdy, które mówią, że czasem już nie mogą wykonywać swoich największych hitów. Ona je uwielbia i nigdy nie będzie mieć za złe publiczności, że zawsze na nie czekają. Nie wyobrażam sobie życia bez internetu i telefonu komórkowego. Takich technologii nie było w latach 80. i oczywiście mam świadomość, że wraz z rozwojem i idącymi za nimi możliwościami darmowego ściągania muzyki artyści zarabiają znacznie mniej niż kiedyś. No ale wiecie jak to jest, lata mijają, a to była wielka seksbomba. I nagle ludzie zapominają, że ząb czasu każdego nadgryzie i dla nikogo czas nie jest łaskawy. I z jednej strony ci bardziej uprzejmi mówili, że Sandra wygląda niesamowicie i to dlatego, że jest wegetarianką. Ona zaprzeczała, mówiąc, że uwielbia mięso. Ale też pojawiały się głosy, że kobieta, no, zapuściła się. Że ma sporo kilogramów za dużo, a na dodatek opuchnięta twarz na pewno jest wynikiem alkoholizmu. Naprawdę denerwuje mnie, że media tak wiele piszą o mojej nadwadze, jakby mającej coś wspólnego z alkoholem. Po pierwsze, nie mam nic wspólnego z alkoholem i nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego przybrałam na wadze. Ale tobie mogę powiedzieć. Brałam zastrzyki z kortyzonu na zapalenie torebki stawowej w prawym biodrze, które były bardzo bolesne. Od 4 miesięcy ich nie brałam i w ciągu pół roku powinnam stracić na wadze.
To było bardzo bolesne, ale ja nie miałam wyboru. Wymyślanie historii o mojej wadze nie jest w porządku. Denerwują mnie takie spekulacje. Denerwują mnie także spekulacje o rozwodzie. No i właśnie dlatego myślę, że czasem warto się ugryźć w język i nie komentować, bo zawsze lubimy. Tak jakbyśmy sami w lustro nie patrzyli, ale jednak gwiazda się wystawiła na opinię publiczną i dlatego możemy napisać o niej, co myślimy. Nie patrząc w ogóle, że robimy komuś przykrość. Tym bardziej, że Sandra jest bardzo racjonalna i na przykład na uwagi o swoim śpiewaniu odpowiada już z mniejszą dozą emocji. Ktoś musi zrozumieć, że mój głos nie brzmi już tak jak kiedyś i nigdy nie będzie. Nowe piosenki napisane teraz wykonujemy zawsze na żywo. Lata 80. były dla mnie cudowne. Tak naprawdę lubię wszystkie okresy mojego życia, nawet takich, w których czułam się mniej szczęśliwa. Tamta dekada była jednak wyjątkowa, w pewien sposób nadal w niej żyję. Artystka też wielokrotnie odwiedzała Polskę, była przecież u nas m.in. w 2008 roku w Sopocie, w 2013 roku w Łodzi, czy w 2014 roku w Dolinie Charlotte. No i tutaj znowu jest ten Sopot, ja nie wiem co ma ten Sopot w sobie, że obala różnego rodzaju mity, no bo w Sopocie jej występ był szeroko komentowany, mówiono, że śpiewała z playbacku, ona na to tylko odpowiadała już później. To przeszłość, nie wracajmy do tego. Jedyne co mogę powiedzieć to, że zawsze daje z siebie na scenie wszystko. No i miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli Sandrę w Polsce ugościć i że będziemy mogli posłuchać jej na żywo. Nie tylko w nowych piosenkach, ale również w tych największych hitach, za które przecież kochamy ją najbardziej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was bardzo rozrywkowy, no bo oczywiście przecież o takiej muzie tutaj mowa. Dajcie znać, czy dzisiaj wpiszecie sobie w YouTubie też Sandra, żeby posłuchać jakiegoś jej hitu. No i oczywiście o kim chcielibyście kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam bardzo dużo zdrowia, no i oczywiście czekam na Wasze komentarze. Cześć!